czym w Polsce kojarzy się prostytucja nieletnich? Zapewne większość Polaków ma skojarzenia z ciemnymi spelunami w okolicach Dworca Centralnego, gdzie jeszcze niedawno grasowali pedofile. Jednak jak piszemy w Rzeczpospolitej, tę definicję należałoby rozszerzyć o zachowania w internecie, bo dane są zatrważające. Niemal 10 tysięcy 16-latków może się rozbierać na wideoczatach, z czego 90% z nich robi to za pieniądze. Te zaskakujące dane zebrał portal NK.pl wraz z Instytutem Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa. Z danych wynika, że problem narasta, bo do zachowań seksualnych w internecie są nakłaniane nawet 13-latki. Co z tym problemem mogą zrobić organy ścigania? Okazuje się, że mają związane ręce. W Polsce przepisy ograniczają możliwość stosowania prowokacji wobec internetowych pedofilów, choć o ich zmianę od lat apelują specjaliści. W dodatku problemem jest też słaba koordynacja jednostek policji zajmujących się ściganiem właśnie takich osób. W 2008 roku premier Donald Tusk z hukiem ogłosił projekt internetowej chemicznej kastracji pedofilów. Jego realizacja okazała się niestety fikcją. Trudno nie odnieść wrażenia więc, że rząd do tego problemu podchodzi w dosyć powierzchowny sposób. A szkoda, bo ochrona dzieci powinna należeć do jego priorytetów.